sam? Nie. Nie mówisz, co nic nie mówisz. Jak ci się hotel podoba? Takie krótkie pytania, ty już, o, panika. Bardzo, bardzo ładny, no. Tutaj wszystko przygotowane jest. Widać, że zadbane bardzo. Zobaczymy, jak widziałem na pierwszy tajem, jak to będzie wyglądać. No właśnie byliśmy przed sekundą z Karolem na boisku, no i powiem ci, no, murawka picobello. Musi być, no, obiekt był przygotowany na euro. Tak, no był, musiało być dobrze. Co ty taki zły? Ja nie. No i od razu uśmiech. To mi się podoba. Co byś chciał? Nic. Jak tam samopoczucie? Jak ci się hotel podoba? Jak hotel? Podoba mi się, że mam dobry widok z okna na koniki. O, widzisz, no to rewelacja. Będę sobie obserwował, jak jeżdżą na koniach. A ty czekaj. Jak się uda, to może bym poszedł i pojeździł z jedną rundkę. A to w Lublinie nie chciałeś tam pójść? Tam jest chyba jeszcze, bo nie wiem. Czasu, nie miałem czasu w Lublinie. No bo ty rowerzysta, ty na rowerze właśnie. Ale czekaj, wy nie byliście jakoś wcześniej tutaj? Przecież byliście. Ja nie byłem. A nie byłeś? Nie byłem, bo... No bo byłem w Lublinie, przybywałem. W okresie kontuzyjnym, że tak powiem. Rozumiem. No bo właśnie chciałem zapytać, czy jak wtedy byłeś, to czy coś się zmieniło i tak dalej, jeśli chodzi o to. Ciężko mi porównać. Rozumiem. Dzień dobry. Rosie, proszę bardzo, przedstaw nam swój pokój. Jak to pokój hotelowy? Dwa łóżka, jeden telewizor, jedno krzesło. Klasyka. Jedyne co jest to, że jest klimatyzacja, nie we wszystkich pokojach hotelowych jest w każdym klimatyzacja. I to jest fajne, aczkolwiek trzeba zadzwonić na recepcję, aby włączyli i włączyli. A, czyli trzeba jednak tą kontrolę mieć. Tak, bo zawsze razem nie mogłem wyłączyć. Czy jest tu coś jeszcze, że tak powiem, na piętrze, co można by było zobaczyć, jeśli chodzi o tutaj... bo tu tylko są tylko i wyłącznie pokoje, czy...? No korzystam tutaj tylko i wyłącznie z pokoi. Ja akurat mam taki średni widok z okna, bo ja mam akurat na parking. ale pokoje z drugiej strony mają na tory jeździecki. A to wiem, widziałem. I to szkoda, że akurat tam nie jestem, mam sobie pogląda, jak się jeździ. A, no widzisz, ale na tym tarasiku w sumie dużo widać, jak tam jest przy stołówce. Tak, no to mam sobie już, wiesz, wyglądam z góry, z pierwszego piętra zawsze, już ma codziennie widok, a nie tak jak ja na jacuzzi, akurat tam się dziewczyny sobie się dają, jakieś 13-letni oglądają oznaki zodiaku. To z drugiej strony byłoby ciekawiej. Idziesz jeszcze z nami na dół?
żeby, jeśli no, możesz nas oprowadzić tak, do końca. Okej, dobra, chodźmy, chodźmy. Kartę. W apartamencie. O, to 240. 240, tak. Tutaj skanujemy sprzęt, to poproszę go przewieźliśmy z Lublina w prawym przejściu. A tu jest siedziba pasażerów. I tutaj wszyściutko mamy. Tutaj jest ten czas relaksu. Tu jest czas masaży, jakiejś pomocy medycznej i jakiejś regeneracji. To jest suplementat, który przywieźliśmy od kreatyny, betalaniny i białka. No i tutaj rządzi za maską. Dokładnie. No. Poszłem do spa. Mam następne po treningach. Dzień dobry. Tu jest siłownia. A, jeszcze jest tam siłownia. Jest siłownia, bo my mamy swój sprzęt przywieziony z Lublina, więc ja będziemy musieli korzystać z miejscowego. No rozumiem. Na dany moment. Rozumiem. Tam z przodu, z tego co już gdzieś tam przejrzałem, to jest taka sala zabaw trochę, bo i bilard, i ping-pong. Tak, taki przenośny bilard oraz tu do ping-ponga. Jeśli się zajmie ten stół, to taki nie jest to nawet miejsce zabaw. Też warto zaznaczyć w tym hotelu, to bardzo dobre jedzenie. Uważam, że jeśli chodzi o jakość jedzenia, jest na wysokim poziomie. Jest tego dużo, dobrej jakości, więc naprawdę bardzo warto przyjechać tam dla samego jedzenia. O, widzisz. Jakie były duże zdrowe w tym miejscu? No właśnie wcześniej ogrywałem wszystkie koszuleczki ładnie. Bo w sumie to też jest jakiś tam aspekt. Nie wiem, ale to była baza na Euro 2012. Tak, 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 tak. To jest dla mnie recepcja. Właśnie codziennie tutaj przychodzę na nową kartę, bo codziennie jakieś lubię. No, tu jest tarasik. Też można odpocząć chwilę przy konikach. I pooglądać gwiazdę chodną. Musimy wiedzieć, mógłby się nie zobaczyć. Ale też. I o co chodzi? Zwierzątkami? Fajna sprawa. Dokładnie. Tak. No i jak sam ochotę, że jest dość spory, bo jest tam boisko takie dość treningowe. Jedno, tu jest patrzymy to historię z dzieckiem, tam są jeszcze plac zabaw, tam są takie stadniny ogromne. Wszystko no obiekt spory, jest ogromny. Jest no. Ogromny, na takim bardzo dużym uboczu, że nawet kiedyś to jest trochę łąki, więc to jest sobie sprawę, że nagle wyskoczy taki fajny hotel. No. To sprzyja takiemu spokojowi. No, bo najważniejsze w sumie, że przyjeżdżasz, chcesz się skupić na tym... Nie masz do sklepu, najbliższy pewnie sklep jest 2 km stąd. No pewnie stawiam, że jest te ładne kilometrów właśnie do sklepu. No i chyba zostaje, tutaj jest restauracja, tu zazwyczaj jecie, później może coś jeszcze ogramy tam. Okay. I co, no i chyba jeszcze tylko konferencyjne, ale konferencyjne to ty już będziesz się śpieszył, bo... Tak, mamy teraz prawo, tak. Więc bo następna rzecz odprawa, wszystko ładnie nawet jest, wszystko rozpisane w razie W, jak to wygląda treningowo, wszystko musi być. Tak. Jakby to trener Ronyszko powiedział, amazing. No dobra, to dziękuję ci Rozi za oprowadzenie i do następnego. No to jak to Michał, klimatyzacja w zespole przebiega w twoim przypadku? Uważam, że drużyna dobrze mnie przyjęła. Poznaję chłopaków przede wszystkim. Wiem, że jak się do wszystkich zwraca, że to na początku problem. Ale czuję się ok, jak najbardziej w drużynie. I cieszę się z tego, że tu przyszedłem, bo myślę, że możemy zrobić naprawdę dobrą robotę w tej lidze. A jak przebiega zgrupowanie, bardzo dostajecie w kość? Jak najbardziej. No wiedzieliśmy, że po to się przyjedzie na obóz, żeby popracować mocniej. I tak jest po prostu. Treningi są wymagające. Nie ma żadnego odpuszczania.
więc no można się na tą chwilę cieszyć, że wszyscy są zdrowi, może nie wszyscy, bo tam pojedyncze osoby, rzeczywiście tam jakieś przeciążeniówki się pojawiają, ale większość jednak drużyny trenuje cały czas i mocno się przygotowuje do ligi. No i trzeba też przyznać, że to chyba takie dobre miejsce, żeby się wyciszyć i odpocząć, bo nie ma tu za bardzo jakichś rozrywek, które mogą zakłócać regenerację i spokój. No specjalnie przyjechaliśmy w takie miejsce, żeby skupić się tylko na treningu i na niczym więcej. Tutaj w sumie trenujemy rano, później jest obiad, odpoczywamy. Jedynie tu można sobie gdzieś pospacerować tutaj po obiekcie. No i tyle, drugi trening, znowu jedzenie, no i tak wygląda dzień. I rozmowy w pokoju ewentualnie, tak? Tak, oczywiście, że tak. Punktualnie, panowie, zaczynamy kolejny dzień pracy, rozpoczynający się też od intensywnej pracy poprzez nasze obowiązki, które będziemy musieli spełniać. Wiem, że jest ciężko, wiem, że jesteśmy zmęczeni, ale praca jest naszą pracą, którą musimy wykonać w taki sposób, aby jak najlepiej się przygotować do kolejnego dnia. Jest to małe cele, to prowadzi do większych celów, a naszym celem jest każdy dzień korzystać 100%. Punktualnie zaczniemy 18. Niemniej jednak jeszcze teraz na wprowadzenie analiza wideo. Skupienie uwagi w środku pola. Idealny rozrzut. I genialne uderzenie. Z głowy. Pierwsza bramka, jaka pojawia się na internecie w wykonaniu dzisiejszego solicytanta. Piotrek, zapraszam Cię do nas. Mało upominę od klubu. Nie wiem, które to są Twoje rodziny, ale myślę, że pewnie 30. Spełnienia marzeń. Wszystko najlepsze, jak najwięcej pracy w motorze lubi. Dziękuję, powiesz. I spełniłem. Potem oczywiście spełniłem 100 lat. A Ty na piknik? Nie, ja idę zbierać grzyby. Marcin, słyszałem, że wyjdziesz siatkonogę dzisiaj. To jest... Będziesz kamerował? Tak. Pierwszy raz w historii, zwycięzcy są zdani jeszcze przed turniejem. A wszystko dzięki za sprawą tego grzybiarskiego koszyka. Niesiemy tutaj zwycięstwo. Jakie są w ogóle drużyny? Drużyny? Równe są drużyny, po cztery. Nie no świetnie, jak chodziło mi o osoby, ale... Szypa mają drużyny, które mają jednego bramkarza w swojej drużynie. Jak nie masz, chłopie, pamięci na film, na Blu-raya, to nie nagrywaj tego, bo Marcin jak zaczyna wypowiedź, to może ci brak. 7 giga. Ma problemy z wymową. Strasznie ma problemy z wymową. To powiem tak, Marcin, telefon nagrywa mi w 4K przez 10 minut, zdążysz? Nie ma szans, ale nie ma co pogadać. No ja dzisiaj po środku odjedzie na grzyby. Tyle. Gdzieś szukać. Gdzieś szukać formy. Pod runem leśnym znajdziemy. A w sumie w lesie dużo drzewa, to się tam kurde odnajdę, to nie? To moja. Widać, że seniorsko. Komuś buty? Rafciu, proszę. Rafał. Rozi. No widzę właśnie, że tutaj ciężko już trenowane to jest. Maska ma tak się raz, wiadomo. Jest królik. Siadło. Jest! Było! Było! Jest! Tak!
A tutaj musi być jedna noga? Brawo, Mikuł! No i tu za pierwszym dziabie. Tu i tam. Tu i tam. Ja dam się szansę. Naprawdę? No! Za pierwszym. To za pierwszym. Mam to wszystko nagrane, jak każdą nie trafią. Wyłącz kamerę, wyłącz kamerę. No dzisiaj nie będzie. Nie. Ale było bliżej dzięki dopingowi. Jeszcze z... 3-4 RAA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 A
Pierwszy MVP! Najlepszy rankingowy.